Policjanci KMP Jaworzno po pościgu zatrzymali złodziei samochodów, którzy, jak się okazało, należeli do zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas patrolowania ulic naszego miasta policjanci podjęli interwencję wobec podejrzanego pojazdu marki Audi A4. Celem jego sprawdzenia, wylegitymowania, kierujący na widok policjantów zaczęli z dużą prędkością się oddalać. Miała to być zwykła kontrola, ale kierowca samochodu, zamiast się zatrzymać, dodał gazu. Wiedział coś, czego wówczas nie wiedzieli jeszcze funkcjonariusze, że tak kierowca, jak i jego pasażer są członkami grupy przestępczej specjalizującej się w kradzieży samochodów i jednym z ich łupów właśnie się poruszają. Policjanci podjęli za nimi pościg, zostały zaangażowane wszystkie siły, środki. Mężczyźni porzucili pojazd, jak się potem okazało, pochodzący z kradzieży i kontynuowali ucieczkę pieszo. W ten pościg zostali zaangażowani również policjanci Wydziału Kryminalnego, którzy po kilku godzinach dokonali zatrzymania dwóch sprawców kradzieży z włamaniem do pojazdu. Oprócz porzuconego pojazdu udało się w trakcie działań operacyjnych odnaleźć także skradzione części innych samochodów ukryte w tak zwanej dziupli. Mężczyźni byli typowani również do innych kradzieży pojazdów. Policjanci w toku czynności procesowych zabezpieczyli również szereg części samochodowych, jak również podzespołów. Zatrzymani mężczyźni to mieszkańcy województwa małopolskiego, zamieszani w działalność zorganizowanej grupy przestępczej, którym grozi 10 lat pozbawienia wolności. To oczywiście nie koniec działań policjantów, którzy są na tropie do rozbicia całej szajki. Policjanci intensywnie pracują dalej nad tą sprawą. Będą sprawdzać pochodzenie tych zabezpieczonych przedmiotów, które, jak się okazało, pochodzą z innych kradzionych pojazdów. Sprawa jest rozwojowa. Oczywiście nie wykluczamy dalszych zatrzymań w tej sprawie. Członkom tej grupy grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Gratulujemy naszym funkcjonariuszom umiejętnego działania i kolejnego sukcesu.